Dzisiaj jest 24 sierpnia 2022 roku. Wrocław, centrum miasta, rynek. Jest to konsulat Królestwa Norwegii we Wrocławiu. To jest pasaż pod błękitnym słońcem, brama A. Niniejszym chciałem przedstawić bardzo ważną informację dla szacownego pana konsula Królestwa Norwegii we Wrocławiu. Szacowny panie konsulu Królestwa Norwegii we Wrocławiu. Otóż jest taka sprawa, że jest w Polsce jeden bandyta sądowy międzynarodowy, który jest jednocześnie 10-letnim pracownikiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Jest to korporacja prywatna, panie konsulu. Proszę nie pomylić się z tym. Otóż ten bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska Druzgała Szczepanik, lat około 51, nęka mnie uporczywie już piąty rok bez przerwy i wysługuje się państwem polskim i wszystkimi organami państwa polskiego, a szczególnie tymi we Wrocławiu. W związku z tym państwo polskie bez żadnych dowodów obciążających, bez żadnych kwitów ani dokumentów, które potwierdzałyby moją winę w jakikolwiek sposób, chce mnie uwięzić, pozbawić wolności na nie wiadomo jak długi czas. Otóż państwo polskie chce mnie wtrącić do psychiatryka wrocławskiego, nie wiadomo na jak długo, i być może jednocześnie do aresztu wcale nie tymczasowego we Wrocławiu, też nie wiadomo na jak długo. W związku z tym, jeśli będę pozbawiony wolności przez państwo polskie bez dowodów obciążających, to wtedy, będąc na przykład w więzieniu lub w psychiatryku lub w jakimś innym miejscu pozbawionym wolności, to nie będę mógł poznawać kultury Norwegii, uczyć się języka norweskiego, czytać norweskie książki, gazety, doskonalić moją znajomość języka norweskiego. Nie będę mógł jako turysta podróżować do Norwegii, odwiedzić Norwegię na urlopie, na holidayu, na wakacjach. Oraz nie będę mógł kupować towarów norweskich, które są dostępne w Europie i w Polsce. Dlatego też, jeśli szacowny pan konsul mógłby coś zrobić w tej sprawie i pomóc mi, aby państwo polskie nie odbierało mi wolności, czyli możliwości odwiedzenia Norwegii, lub aby wspólnie założyć biznes jakiś z kapitałem norweskim lub przedsiębiorcami i biznesmenami z Norwegii. Dziękuję, szacowny panie Konsulatu Królestwa Norwegii we Wrocławiu za wysłuchanie mnie i przyjęcie tej informacji. Dziękuję bardzo.